Zima na wschodzie, jesień na zachodzie. Taki początek stycznia w Polsce. Głośne eksplozje w Kijowie. Rosjanie ze zdwojoną siłą atakują ukraińskie miasta. Po wiadomościach gość Radia Z. Dziś wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. 8. Intensywny śnieg na wschodzie, roztopy na zachodzie. Tak zaczyna się nowy rok w Polsce. Alerty pierwszego stopnia przed intensywnym śniegiem obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. W województwie dolnośląskim z kolei roztopy. Tu ostrzeżenia przed intensywnym deszczem. W powiecie karkonoskim najwyższy alert przed roztopami. Alarmy przeciwlotnicze w całej Ukrainie. Siły powietrzne Ukrainy podały, że z rosyjskich lotnisk wystartowało 16 bombowców. W stronę Kijowa lecą pociski Kindżał. Putin obiecał odwet za atak ukraińskich sił na miasto Białgorod w Rosji. W ukraińskiej stolicy słychać było co najmniej 10 głośnych eksplozji. Te niepokojące doniesienia z Ukrainy śledzi Daniel Wrzos, nasz reporter. Co teraz dzieje się w Kijowie? Na miasto spadły szczątki zestrzelonych rakiet. Fragmenty straconego pocisku spadły też na dach budynku mieszkalnego. Wybuch było słychać w kilku dzielnicach. Część mieszkańców pozbawiona jest prądu. 3 osoby zostały ranne w zachodniej dzielnicy Kijowa. Władze miasta apelują o pozostanie w schronach. Nad miastem działa obrona przeciwlotnicza, która w nocy zestrzeliła 35 dronów kamikadze. Rosyjska armia wystrzeliła je m.in. z Krymu. O eksplozjach informują też władze Charkowa. Marcin Mastalerek o słowach Jana Pietrzaka. Bezdennie głupia wypowiedź. Szef gabinetu prezydenta tak komentuje to, co sam Pietrzak nazwał swoim okrutnym żartem, a miała nim być uwaga o imigrantach. Satyryk w telewizji Republika powiedział, cytat, mamy w Polsce baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Jak mówi minister Mastalerek, prezydent był oburzony tymi słowami. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Koniec z kupowaniem energetyków przez dzieci i młodzież. Od 1 stycznia jest zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia. To z powodu za dużej zawartości tauryny i kofeiny. Te substancje w nadmiarze nie są zdrowe dla młodych organizmów, podkreśla dietetyczka Agnieszka Danielewicz. Ale w to miejsce ja też mogę wybrać smoothie gotowe, mus gotowy, smoothie mleczno-owocowe, 3 banany sobie kupić, kółka ryżowe, nie wiem, chwycić. I to też jest jedzenie funkcjonalne i łatwo dostępne. Różnica polega na tym, jak się będziesz potem czuł. Za nieprzestrzeganie zakazu sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 grozi kara do 2000 zł. 8:02 to w Radiu Z, czas gościa Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka. Zapraszam. To jest pierwszy gość Radia Z w tym roku. Katarzyna Lubnauer jest z nami, wiceminister edukacji, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej wciąż. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa i chciałabym w związku z tym zacząć od tego, że życzymy sobie wszyscy bardzo dobrego 2024 roku. Jak najbardziej tak. Pan prezydent wygłosił noworoczne orędzie, zarzucił rządowi Donalda Tuska łamanie prawa, w tym również konstytucji. To w kontekście siłowego przejmowania mediów publicznych zaapelował do nowych rządzących o przestrzeganie prawa. I co pani na to? Pan prezydent wyraźnie po raz kolejny nie chce skorzystać z tej swojej roli, jaką jest rola prezydenta, czy prezydenta wszystkich Polaków. Tylko to nic nie powinien powiedzieć? Nie, powinien nie iść na wojnę z nowym rządem, który został wybrany w demokratycznych wyborach przez 11 600 000 Polaków. To jest bardzo silny mandat społeczny. To nie można wam zwrócić żadnej uwagi? Nawet, no nie, uwagę można zwracać, ale nie zapowiadać praktycznie wojny z rządem. Zauważmy, a poza tym, tak, ja powiem szczerze, że pan prezydent stracił prawo do mówienia o konstytucyjności w momencie, w którym nie przyjął ślubowania od 3 prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tam ktoś zaliczył, i to nie wiem, czy to nie był pan profesor Strzembosz, 13 co najmniej deliktów konstytucyjnych od początku rządów Andrzeja Dudy. I co więcej, powiedział, że już więcej nie liczył, bo szkoda było czasu. Ale złamaliście prawo, czy nie? Ja uważam, przy przejmowaniu mediów publicznych siłą. Ja uważam, że zgodnie z prawem, i to nie tylko jest moja opinia, bo można powiedzieć, że opinia matematyka nie ma dużej wartości prawnej, natomiast czy profesor Łętowskiej, czy innych prawników, była taka, że wobec, no powiedzmy, pustki prawnej, jeśli chodzi o legalne rozwiązania związane z mediami, wykorzystanie kodeksu spółek handlowych było drogą prawną. No są też jeszcze inne opinie. Są jeszcze inne opinie, na przykład Polskiej Fundacji Praw Człowieka, czy też profesora Piotrowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, czy też nawet profesora Wiącka, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale nawet te opinie, które mają, są w pewnym sporze, dlatego że zauważmy, że to jest wszystko efektem bałaganu, który zrobił PiS, który doprowadził do sytuacji, w której nie ma żadnej konstytucyjnej ustawy, która regulowałaby kwestie związane z mediami. Dlatego, że wy ustawa... Nie macie. No dobrze, przypomnę, że od 8 lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość. My rządzimy od mniej więcej 2 tygodni. W związku
związku z tym, trzeba było zgodnie z kodeksem spółek handlowych, szczególnie, że nawet ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mówi, że w sprawach nieuregulowanych odnosi się do kodeksu spółek handlowych. Dzisiaj o tym zresztą mówił członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji u pana redaktora Piaseckiego. Ale powiem jeszcze jedną rzecz. Ale jesteśmy w Radiu Z, więc jeszcze... Dobrze, ale ja powiem jeszcze jedną rzecz. Nawet ci, którzy mieli wątpliwości co do tego, czy tamta droga była najlepsza, mówią bardzo jednoznacznie, że w momencie weta pana prezydenta decyzja o postawieniu TVP, radia i tak dalej w stan likwidacji i powołanie likwidatorów jest już całkowicie zgodne z, nie tylko z duchem prawa, ale również z zapisami prawnymi. To o tym jeszcze porozmawiamy w części internetowej, natomiast chciałam zapytać, jeśli chodzi o resort edukacji, o to, co czeka uczniów w najbliższym roku szkolnym, to właściwie ten rok szkolny już się dawno zaczął. Co z lekcjami religii? Kiedy do kasacji? O to też pytają słuchacze. Ja przypomnę. Pani, to była jedna z pierwszych zapowiedzi Barbary Nowackiej, kiedy została ministrem, dotycząca właśnie lekcji religii. To jest rozwiązanie, które mówi o tym, że lekcje religii nie powinny być w trakcie innych, między innymi lekcjami. Ale pani odpowiada na pytanie, pani minister. Ale ja pytam. Jedna lekcja będzie, czy na początku zajęć, czy powiedzieć? Nie końcu? No więc no o tak, tym ale chcę pani powiedzieć. Powtarza to, o czym już mówiliście graniem szeroko w kampanii, więc chciałabym, żebyśmy już wyszli do przodu. No więc do przodu mówiąc. Jedna lekcja religii po albo przed lekcjami, bez oceny z religii liczonej do średniej, która decyduje na przykład o świadectwie z biało-czerwonym paskiem. Chcielibyśmy, żeby to weszło jak najszybciej, najlepiej od 1 września najbliższego roku. Wszystkie dopiero zmiany, od nowego roku szkolnego. Pani redaktor, wszystkie zmiany w edukacji wchodzą dopiero od początku nowego roku szkolnego, a część zmian w edukacji może wejść dopiero z kolejnymi latami ze względu na to, że na przykład zmiany pewne programowe szersze wymagają zmiany również podręczników. My chcemy już zrobić pewne zmiany programowe również od 1 września tego roku, czyli od pierwszego najbliższego roku szkolnego, który się zacznie. Natomiast te zasadnicze muszą poczekać ze względu na to, że muszą być przygotowane po pierwsze w szerszych konsultacjach społecznych, muszą być zmieniane podręczniki i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to też będzie konsultowane społecznie, to czy lekcja religii będzie na początku, czy na końcu zajęć? Mogę powiedzieć śmiało, że ta akurat już było bardzo szeroko skonsultowane, chociażby w ostatnim sondażu, gdzie wyszło, że chyba 90 parę procent wyborców koalicji 15 października, a 60 parę procent wszystkich Polaków zdecydowanie jest za tymi rozwiązaniami, które zaproponowała Barbara Nowacka. Czyli tutaj nie są potrzebne już konsultacje. A w 100 konkretach na 100 dni, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, było również taki zapis: zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych. To od kiedy? Rozumiem, że też od nowego roku, tak? I z przyjemnością mogę powiedzieć, że prace nad tym rozporządzeniem, które zmienia zasady zadawania prac domowych, już w tej chwili trwają. A to znaczy trwają? To znaczy... Kiedy będzie gotowe to rozporządzenie i od kiedy redaktor, to wejdzie w życie? Pani redaktor, w trybie rządowym, jeżeli się przygotowuje rozporządzenia, to te rozporządzenia przechodzą pewną drogę prawną. Właśnie między innymi poddawane są konsultacjom, ale również przechodzą tą drogę uzgodnień międzyresortowych. W związku z tym to akurat rozporządzenie jest w tej chwili już przygotowywane. Odpowiadam między innymi za to, w związku z tym wiem, na jakim jest etapie. No ale kiedy to będzie, wejdzie w życie? No, na pewno chcielibyśmy, żeby jak najszybciej, ponieważ zdajemy sobie sprawę, najszybciej, czyli jak powstanie rozporządzenie, to ogłosimy, od którego wchodzi. Ale to będzie jeszcze w tym roku szkolnym, czy od nowego roku? Byśmy chcieli, żeby weszło jeszcze w tym roku szkolnym, natomiast powiem szczerze, że kiedy, no to ogłosimy w momencie, w którym rozporządzenie będzie gotowe. Czyli być może jeszcze w tym roku szkolnym, ale kiedy konkretnie, to nie wiemy. Zapewnimy jak pomoc. Zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu. Czyli rozumiem, że nauczyciele mają się wziąć to na swoje bary, bo dostaną podwyżki, to muszą więcej pracować, tak? Znaczy nauczyciele pracują zgodnie z kartą nauczyciela. My bardzo jasno mówiliśmy, że nie zwiększamy pensum, bo PiS próbował takie zrobić metody, żeby nauczyciele sami zapłacili za swoje podwyżki, czyli równocześnie miała być podwyżka, ale zwiększenie pensum. My bardzo jasno mówimy o 30% podwyżkach w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych i 33% podwyżkach dla nauczycieli początkujących od 1 stycznia 2024 roku. Oczywiście to będzie z wyrównaniem, pewno wtedy, kiedy zostanie po pierwsze przyjęty budżet, a po drugie potem muszą być odpowiednie do tego rozporządzenia i będzie to pewno około lutego, marca. Zakładano. Do tego marca, a z wyrównaniem od 1 stycznia. Natomiast oczywiście uważamy, że musi się znaleźć miejsce również na taką pomoc dla
uczniów. Uważamy, że jednym z rozwiązań jest to, żeby inaczej wykorzystać niż to było. Ale rozumiem, że jednak to będzie tak, że nauczyciel musi zostać dłużej w szkole i z uczniem usiąść i z nim po prostu odrobić lekcję, tak? Ja przypomnę, że już w tej chwili w szkołach mamy po pierwsze świetlice, a po drugie przed chwilą rozmawialiśmy o ograniczeniu prac domowych, albo wręcz o likwidacji w przypadku ale to w ogóle dzieci. Rozumiem, że chodzi o to, żeby w ogóle nie rozwiązywać, nie odrabiać prac domowych, tak? W przypadku dzieci na przykład młodszych, klas 1-3, te prace domowe nie mają sensu, ponieważ takie dziecko samodzielnie pracy domowej nie rozwiąże. W związku z tym realnie to nie jest zadanie tylko domowe dla dzieci, tylko jest również zadanie domowe dla rodziców. Dlatego uważam, że tego w ogóle nie powinno być. W przypadku starszych dzieci należy znacząco ograniczyć, bo dlatego, że nie może być tak, że dziecko na przykład nie ma praktycznie weekendu, ponieważ każdy piątek ktoś mu zadaje coś na poniedziałek. Pani mówiła, że nie będzie obciążeń dodatkowych dla nauczycieli, ale co powiedział w tym programie Andrzej Domański, minister finansów? Jeśli dajemy 30% podwyżek nauczycielom, to chcemy też, żeby szkoła wzięła na siebie cały ciężar edukacji, bo nie jest rolą pana redaktora ani moją, by kolejny raz uczyć się fizyki czy biologii na potrzeby córki. Koniec tak, cytatu. Ale to wygląda w ten sposób, że chcemy odchudzić podstawy programowe i to chcemy już zrobić od 1 września. Częściowe odchudzenie to nie będzie jakaś rewolucja, tylko w ramach tych podstaw programowe, które chcą ograniczenie pewnych treści i w momencie, w którym zmniejszymy to obciążenie na lekcjach, będzie więcej czasu na lekcjach na to, żeby pewne rzeczy poćwiczyć z uczniami. Powiem więcej, pozwala to na większą wtedy autonomię nauczycielowi w wyborze pewnych treści, w możliwości rozszerzania jednych, ciekawszego opowiedzenia o innych, na przykład pracy w grupie, takich rzeczy, o których bardzo często mówią nauczyciele, że przy przeładowanej podstawie programowej nie mają szansu. I wtedy, w sytuacji, w której ta podstawa programowa będzie ograniczona, to również spadnie zasadność zadawania prac domowych, co za tym idzie przerzucania na dom odpowiedzialności za naukę dzieci. To co w tej podstawie programowej się nie znajdzie? Panie redaktor, byłoby śmieszne, gdyby matematyk ustalał podstawy programowe do polskiego i historii. Od tego są eksperci. Są zespoły eksperckie powołane przez nas w ten sposób, że one zaczną funkcjonować na początku tego roku. I w te zespoły eksperckie, one są zresztą zbudowane w współpracy z CKS, Centralną Komisją Egzaminacyjną, po to, żeby potem nam się nie rozjechały podstawy programowe z wymaganiami egzaminacyjnymi. Padną decyzje o odchudzeniu podstaw programowych. Chcielibyśmy, żeby one zostały odchudzone nawet do 20%, czyli od 5 do 20%, żeby zniknęło treści, ale również takie rzeczy, które musimy bardzo poważnie rozmawiać na temat kwestii ograniczenia liczby lektur, które są w tej chwili jakieś niebotyczne ilości lektur, co na co bardzo narzekają nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, ponieważ nie daje im to praktycznie żadnej możliwości wyboru czegokolwiek spoza tego kanonu, który jest narzucony odgórnie. Czyli podstawa programowa będzie odchudzona o 20% od nowego roku szkolnego? Nie powiedziałam, będzie 20%, też mniej więcej. To różnie w różnych przedmiotach. Od 5 do 20% i będzie mniej lektur szkolnych. To tyle w części radiowej, ale pani minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Katarzyna Lubnauer. Przypomnę, wiceminister czy wiceministerka? Wiceministra jeszcze najbardziej lubię. Wiceministra, tak? Bo też jest właśnie pytanie, o co tak, chodzi z tymi feminatywami. O, to jest ciekawe pytanie w ogóle, dlatego że feminatywy były bardzo popularne w okresie dwudziestolecia międzywojennego i właściwie ich zanik to jest kwestia PRL-u, którym rzeczywiście, nie wiem z jakich powodów. Czyli chce pani już zerwać na dobre z PRL-em? Tak, możemy wyjść z tego założenia, ale ja powiem szczerze, że mam inny powód. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby kobiety, młode dziewczyny szczególnie, zdawały sobie sprawę, że mogą pracować w każdym zawodzie. W związku z tym warto, żeby te zawody miały również damskie nazwy. Ale aczkolwiek nie ze wszystkim jest łatwo. No, teraz czytam, że dowództwo operacyjne poinformowało we wtorek rano, że w związku z intensywną aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej poderwane zostały polskie i amerykańskie myśliwce F-16. Cieszy mnie, że mamy jednak bardzo otwartą tą politykę informacyjną, że praktycznie od razu, jeżeli coś się dzieje, wiemy o tym. Natomiast zauważmy, co się działo po tym, jak na teren Polski wleciała teraz ostatnio rakieta tuż przed Nowym Rokiem. Jak była dobra współpraca między wojskiem, nadzorem cywilnym nad wojskiem, czyli ministerstwem, ministrem Kosiniakiem-Kamyszem oraz panem prezydentem. Bardzo ważne jest, żebyśmy prowadzili politykę, która daje społeczeństwu
prostu poczucie, że władza panuje nad sytuacją, jak i również bardzo ważne jest, żebyśmy współpracowali w najważniejszej kwestii, jaka istnieje, czyli bezpieczeństwa Polaków wszyscy ze wszystkimi. No to ja tylko przypomnę, że według opinii niektórych wojskowych, między innymi były wiceminister obrony narodowej generał Skrzypczak mówił, że właściwie ta rakieta powinna zostać zestrzelona. Tutaj były, ja wierzę w tym momencie wojskowym, którzy decydowali, że zestrzelenie rakiety to jest również zagrożenie związane z tym, że kawałki mogą spaść i jednak mówi się o tym, że w Ukrainie bardzo dużo ofiar rannych to są nie osoby, które trafiła rakieta, tylko osoby, które są w jakiś sposób poranione odłamkami rakiet zestrzelonych przez wojsko ukraińskie. A gdzie pani spędziła Sylwestra? W domu. No niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości byli na Placu Powstańców, czyli to jest jedna z sieci polskiej telewizji. I jak to długo będzie trwało? Oni mówią, że to jest interwencja poselska, wy mówicie, że okupacja. To posługując się waszą nomenklaturą, jak długo ta okupacja jeszcze potrwa? No to chyba nie do mnie pytanie, tylko do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że to jest ciekawe, ale jak brzydko... Jakieś, nie wiem, będziecie, czy na przykład policja będzie ich wyprowadzać siłą, czy... Jak brzydko ta władza nie potrafi... Jak brzydko ta władza nie potrafi się rozstać z władzą, to znaczy ta była władza już PiS. Przypomnijmy, że 15 października odbyły się wybory. Za 11 600 000 Polaków pani zagłosowało za zmianą. W każdym programie, jak słucham waszych ale taka jest rzeczywistość. Ale w każdym programie to podważacie. Ja pytam, jak długo ta sytuacja potrwa? Znaczy, wie pani, co mnie najbardziej rozbawia? Przecież słyszę, że dziennikarze telewizji polskiej nie mogą pracować w normalnych warunkach, przygotowując ten główny program informacyjny. Wszystko jest w warunkach polowych, bo cała infrastruktura, jeśli chodzi o tworzenie tych materiałów, to jest dość, nie, że tak powiem, pracochłonny i wcale nie takie hopsa-hopsa, jest na Placu Powstańców. Mnie to najbardziej rozbawia ostatnio jedna rzecz. Co się porozmawia z jakimś politykiem PiSu? Nie wiem, czy pani redaktor też miała takie doświadczenie. To się okazuje, że jemu się nie podobało to, co było w mediach publicznych przez 8 ostatnich lat. Ja już słyszałam to od iluś. Tak. Mam wrażenie, ale że... Ale ja pytam, co zrobicie w tej sytuacji? Czy ta okupacja będzie trwała, nie wiem, czy do 11 stycznia, kiedy jest zapowiadana manifestacja przed Sejmem, czy będzie trwała do wiosny? No, jak to ma wyglądać? Mamy demokratyczny kraj, jeżeli politycy PiSu uważają, chociaż to wychodzi poza wszelkie normy czegoś, co byśmy nazwali kontrolą poselską. Akurat wspólnie z Krystyną Szumilas kontrolowaliśmy, jeśli chodzi o działanie Ministerstwa Edukacji, można powiedzieć kilkadziesiąt razy, jeśli nie więcej, w ciągu ostatnich 8 lat. Dobrze, tu jesteśmy zgodni. To, co robi w tej chwili, co robią politycy PiSu z kontrolą poselską, czy interwencją poselską, i wypełnianiem mandatu posła nie ma nic wspólnego. No to co z tym zrobić? Legitymowanie, pytam, do kiedy ta okupacja będzie trwała? Podawanie się za policję. No dobrze, ale to pani redaktor, jeszcze raz. Ja jestem politykiem koalicji 15 października. Koalicji Obywatelskiej. I Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesnej, a nie Prawa i Sprawiedliwości. Nie pani pyta tych Prawa i Sprawiedliwości, jak długo jeszcze zamierzają zakłócać pracę. Sobie okupować po prostu. Jak długo zamierzają zakłócać pracę polskich mediów publicznych? Dziennikarze, którzy przygotowują materiały, czy to do TVP Info, które ruszyło, czy to do Wiadomości. Generalnie muszą pracować cały czas takich na wariackich papierach. Mam okrutny żart z tymi migrantami, ale oni, Niemcy, liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wypychanych nam przez Niemców. Takie słowa Jana Pietrzaka, znanego satyryka, padły na antenie TV Republika w kontekście dyskusji o spodziewanej czy też niespodziewanej relokacji imigrantów w ramach mechanizmów Unii Europejskiej. Do przyjęcia. Uważam, że co więcej, dziennikarka praktycznie nie zareagowała. Co więcej, pani dziennikarka, która również jeszcze niedawno pracowała dla mediów publicznych, nie wiem, czy obecnie jeszcze pracuje, czy nie pracuje. Mówimy o Danucie Choleckiej, tak? Nie, tam chyba Gujska to prowadziła, natomiast... Robiła wywiady w Polskim Radiu. Dokładnie. Powiem więcej, pan Pietrzak, teksty dotyczące na przykład opozycji, to takie chamskie teksty dotyczące opozycji, miewał w mediach publicznych nieraz. W związku z tym nie powinno być dla nas zaskoczenie, że przekracza kolejne granice. Tym razem przekroczył granicę w ogóle czegoś, co byśmy nazwali, to po prostu już wymaga, szczerze mówiąc, kar dla zarówno telewizji Republika, według mnie, ponieważ oni nie zareagowali. To jest najważniejsze. Ale kto miałby ukarać w takim razie telewizji Republika? W takiej sytuacji to chyba Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji reaguje, jeżeli będą protesty, to oni decydują, czy... Ale to dziennikarze mają odpowiadać za wypowiedzi swoich gości? Dziennikarze powinni skontrować.
Ja nie uważam, żeby dziennikarze powinni odpowiadać za wypowiedzi swoich gości, natomiast dziennikarz powinien zareagować. Pani zdaniem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna ukarać TVP? Uważam, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna się nad tym pochylić, bo nie powinny takie teksty padać w mediach żadnych, nie tylko publicznych, niepublicznych, w żadnych mediach. Ale powiem więcej. Dobrze, że zareagował minister sprawiedliwości, pan Bodnar, który rozumiem, że chce, żeby prokuratura przyjrzała się, czy te słowa, które padły, nie miały znamion przestępstwa. To, co pan Pietrzak powiedział, no po prostu nie mieści się w żadnych ramach jakiejkolwiek czy debaty, czy żartu, czy czegokolwiek. To jest po prostu, no, czym było Auschwitz, czym były te obozy śmierci, o których on wspomniał, każdy z nas wie. I sugestia, że można by tam umieszczać migrantów, bo ja rozumiem, że taka była sugestia, no jest poniżej jakiejkolwiek krytyki. On po prostu nigdy nie powinien być nigdzie już zapraszany. Ale powiem więcej. Pan prezydent powinien bardzo mocno przemyśleć swoje jeszcze niedawne słowa, ponieważ niedawno wręczał mu jakąś jeden z medaliem, czy on, który dostał, ale widziałam jakieś odznaczenie państwowe, tak, ale jest pytanie słuchacza w tej materii. Przez 8 lat punktowaliście PiS, że upolityczną prokuraturę, a teraz minister Bodnar, też jako prokurator generalny, wydaje polecenie ścigania Jana Pietrzaka. Czy to nie jest hipokryzja? No, przypomnę, że nie ze swojego wyboru, w tym znaczeniu, że to nie my zmienialiśmy ustawę, czy chce, czy nie chce, pan minister Bodnar jest jednocześnie prokuratorem generalnym. Dobrze, ale my to bardzo jasno... tego. Nie, chodzi o to, że prokurator generalny Adam Bodnar wydał dyspozycję prokuratorowi krajowemu panu Barskiemu, żeby ścigał, jak rozumiem. Nie ścigał, żeby zbadał. Nigdy nie ma tak, żeby... Nie może wydać nikt w prokuraturze polecenia, żeby ścigał kogoś. Ja rozumiem, że prokuratura powinna wszcząć postępowanie z urzędu. Powinna wszcząć postępowanie z urzędu i sprawdzić, czy nie zostało złamane przestępstwo. No to pytam... Nie zostało złamane prawo. Czy to nie jest jednak jakaś hipokryzja czy forma cenzury? Znaczy, chyba wszyscy byliśmy tak samo oburzeni. Nie wiem, czy pani redaktor nie odczuła tego, że te słowa nie powinny paść, co więcej, były złamaniem nie tylko zasad, ale również prawa. No, słowa były rzeczywiście oburzające. Kolejne pytanie. Po co panowie Tusk i Kierwiński opowiadali, że paliwo będzie po 5 zł, a wy wszyscy narzekaliście na wysokie ceny paliw, skoro tuż po wyborach podnosicie opłatę paliwową o 13%? Tylko proszę nie zganiać na PiS, że ich decyzja, sami ich wielokrotnie atakowaliście, żeby przestali okradać kierowców dodatkowymi opłatami. Czy ja przypomnę, że z tego co wiem, nie jestem akurat ministrem infrastruktury i co więcej nie jestem związana z infrastrukturą, to by należało pytać pana Dariusza Klimczaka. Ale z tego co pani wiem, się z tym zgadza, że trzeba podwyższać opłatę paliwową? Opłata paliwa, proszę. Z tego co wiem, podniesiona została z automatu, ponieważ ona jest uzależniona od inflacji. Z 3 kwartałów, tylko nie wiem, czy poprzedniego roku. W związku z tym ona została dokładnie podniesiona, ten współczynnik inflacji. Natomiast ja przypomnę poza tym, że opłata paliwowa to są te pieniądze, które idą na inwestycje w drogi i w kolej. Czyli pani nie widzi tutaj nic zdrożnego, jeśli chodzi o podwyższanie opłaty paliwowej o 13%. To nie jest mało. No tak, ale mówię, że to jest związane z inflacją. To nie jest jakby decyzja arbitralna. Nie wiem nawet, czy jeżeli by miała nie być podnoszona, czy nie trzeba było zmieniać ustawy. Natomiast chciałam powiedzieć... To jest nawiązanie do tego, że w kampanii wyborczej Donald Tusk mówił, że jak zostanie premierem, to benzyna będzie po 5,19 zł. Natomiast chciałam powiedzieć, teraz jest powyżej 6 i zmierza ku 7 zł. Ja rozumiem, natomiast chciałam powiedzieć, że nie zmierza. Wszystko wskazuje na to, że ceny benzyny nie powinny się zmienić, albo nawet powinny lekko spadać, ponieważ ceny ropy na rynkach światowych są w tej chwili niższe niż były, nie wiem, jeszcze rok temu. Romuald pyta, kiedy dobrowolny ZUS, kwota wolna do 60 tysięcy i kredyt 0%? Na pewno to są te rzeczy, te nasze zobowiązania związane ze 100 konkretami, nad którymi w najbliższym kwota czasie wolna do 60 tysięcy i kredyt 0%? Ja przypomnę, że w tym roku zostało zrealizowane wiele działań, do których się zobowiązywaliśmy. Zostały utrzymane takie rzeczy jak to, żeby od 1 stycznia weszło 800 plus zamiast 500. Jest podwyżka 30% dla nauczycieli, 20% dla sfery budżetowej. No, ale to... W związku z tym... Czy rozumiem, że kwota wolna przypominam jeszcze jedną rzecz. Do 60 tysięcy w tym roku na pewno nie podatkowym, najwyżej od przyszłego bardzo być jasno, może. Bardzo jasno też mówiliśmy, że nie uważamy, że jesteśmy przeciwni zmianom zasad podatkowych w trakcie roku podatkowego. I, a kredyt 0% od kiedy? I bardzo jasno też mówimy, no tutaj akurat nie wiem, czy pani widziała, że kredyt 0%
100% nie wszedł we wspólne uzgodnienia koalicyjne, koalicji 15 października. To jest nasza idea, czyli koalicji obywatelskiej, natomiast jest jej przeciwna, z tego co widziałam, chyba lewica, ale będą na pewno rozwiązania, które spowodują, że będą powstawały mieszkania, szczególnie mieszkania na wynajem, ponieważ tego bardzo brakuje w Polsce. No dobrze, ale nie usłyszeliśmy, od kiedy ewentualnie kredyt 0% i kiedy ewentualnie... Nie, powiedziałam bardzo jasno, że nie ma tego w uzgodnieniach koalicyjnych, czyli w związku z tym w najbliższym tego nie czasie będzie. Nie wprowadzimy tego. Natomiast nie mam też żadnych wątpliwości, że będą programy mieszkaniowe, które spowodują, że rezygnacja mieszkania z będzie... tego pomysłu kredyt 0% hipoteczny, tak? Nie, ja tego nie powiedziałam i nie jest to moim prawem decydowanie o tym, czy będzie, czy nie będzie rezygnacja z jakiegoś projektu, projektu, który zaproponujemy. Natomiast powiedziałam co innego. Powiedziałam, że w ustaleniach koalicji rządowej nie ma tego. W związku z tym, jak rozumiem, to musiało być w dalszych uzgodnieniach między koalicjantami. A co z przedmiotem historia i teraźniejszość? Bo w 100 konkretach na 100 dni jest napisane: od politycznej szkoły natychmiast wycofamy przedmiot HIT. No i natychmiast w przypadku edukacji to oznacza od 1 września kolejnego roku, dlatego że wszystko dzieje się w trybie, są lata kalendarzowe i są lata szkolne. W przypadku szkoły wszystko się dzieje w trybie lat szkolnych. No i dziękuję, że pani teraz mi tutaj tłumaczy, po prostu jakbym była w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Pani redaktor próbowała sugerować, że mogłoby się coś zmienić w środku roku szkolnego. Ja przypomnę, że w jak ktoś czyta ekspresję Wiedwiz natychmiast, to myśli sobie, no będzie to po prostu bardzo szybko, a tu się okazuje, że jednak od następnego roku. Od następnego roku. W przypadku szkoły natychmiast w jednych przypadkach oznacza, że można coś prowadzić w środku roku szkolnego. Postaramy się to zrobić na przykład, jeśli chodzi o ograniczenie prac domowych, ale jeśli chodzi o rzeczy związane z planowymi ramami nauczania, z podstawami programowymi i tego typu rzeczy, to można to zrobić tylko od 1 września. I teraz chcielibyśmy, żeby już kolejny rocznik, który wejdzie do szkół ponadpodstawowych, czyli ten, który pójdzie do pierwszych klas, już nie miał HIT-u. A co w zamian? To zaproponujemy w najbliższych tygodniach. Myślę, że bardzo dokładnie pani Barbara Nowacka powie, jaki jest nasz pomysł na to, co zrobić zamiast HIT-u. Kiedy najczęstsze godziny czarnkowe zostaną zlikwidowane? To jest kolejne pytanie od słuchacza. Ta dodatkowa godzina, którą w tej chwili Czarnek rzeczywiście przewidział na coś, co się nie sprawdza zupełnie, czyli na takie dyżurowanie nauczyciela, bo może rodzic zechce przyjść, a rodzic zwykle nie chce przyjść, szczególnie, że bardzo często te godziny czarnkowe są w takich godzinach, że to nikogo nie interesuje, a rodzic częściej woli zadzwonić. Trzeba wykorzystać w innym celu, na przykład, żeby w tych godzinach dziecko mogło dostać pomysł, czy w tym przysłowiowym odrabianiu lekcji, czy na przykład w postaci kółka, czy zajęć sportowych, czy zajęć plastycznych. Domagacie się usunięcia ze szkół symboli religijnych, twierdząc, że szkoła to nie miejsce na takie symbole. Czy w takim razie jest też pani przeciwna fladze tęczowej, która jest... No, fladze tęczowej, tutaj ktoś napisał, że która jest dla niego symbolem ideologii LGBT. No to z tą ideologią LGBT to no nie przesadzajmy. No. Więc pani redaktor sama skomentowała to pytanie, przejdźmy do jakiegoś sensownego. Rozumiem, że nie jest pani przeciwna, żeby w szkołach na przykład wisiały tęczowe flagi. Absolutnie, jeżeli młodzież organizuje sobie, nie wiem, tęczowy piątek samodzielnie i chce, żeby tam była również tęczowa flaga i czuje się dobrze, jeżeli uważa, że wszyscy w szkole muszą być tak samo traktowani, to uważam, że nie mam nic naprzeciwko. Ja uważam, że bardzo ważne jest, żeby młodzież miała pewną też autonomię w tym, jak funkcjonuje szkoła. I powiem więcej, szkoła ma być miejscem, w którym dobrze się czuje każdy uczeń. Każdy uczeń, niezależnie od jego orientacji seksualnej, wyznania, niezależnie od tego, z jakiej rodziny pochodzi, każdy uczeń ma się czuć dobrze w polskiej szkole. Kiedy w szkole będzie na stałe dyżur psychologa? Teoretycznie ustawa mówi, że już powinien być. Problem polega na tym, że przy że bardzo nie ma pieniędzy. Nie. Pieniądze dodatkowe w tym znaczeniu na etaty psychologów czy pedagogów, to są najczęściej części etatów, to nie są całe etaty przy mniejszych szkołach. Są, tylko problem nie, że nie ma chętnych. W momencie, w którym płaca jest za niska. No więc, co była, jaka była pierwsza decyzja nowej władzy, czyli rządu Donalda Tuska? O zwiększeniu płacy nauczycieli o 30%. Tak, również dla psychologów, tak? Oczywiście, oni wchodzą w tą samą kartę nauczyciela, więc jeżeli chcemy mieć osoby chętne do pracy w szkole, musimy w niej przyzwoicie płacić. Stąd pierwsza decyzja przed wszystkimi innymi, żeby polski nauczyciel nie zarabiał na wysokości płacy minimalnej. No to ja kiedy w takim razie? Czy to było możliwe na przykład od nowego roku szkolnego? Nigdy tyle nie wzrosła subwencja szkolna, no, jak to wiemy, w tym roku. Ale 23 miliardy 400 milionów. Pytanie brzmiało, od kiedy jest dyżur psychologa w każdej szkole?
Więc ja powiedziałam bardzo precyzyjnie. Nie, miejsce, w ogóle pani nie powiedziała. No to powiem bardzo precyzyjnie jeszcze raz. Miejsce na dyżur psychologa w każdej szkole ustawowy jest. No, ale szkoły mają kłopot ze znalezieniem chętnych Czyli do pracy. Czyli teraz to jest piłka po stronie szkół, samorządu, rozumiem, dokładnie. Tak? Samorządów, no, to tak? To samorządy. Natomiast, żeby nie było wątpliwości, my zdawaliśmy sobie sprawę, że samorządy mogą mieć kłopot z tym, ponieważ płace nauczyciela zeszły do takiego poziomu, że nauczyciel początkujący, co za tym idzie psycholog przychodzący do szkoły również, zarabiał 90 zł tylko więcej niż płaca minimalna. W tej chwili po tej podwyżce wyraźnie płaca nauczycieli odrywa się od płacy minimalnej. Nawet tej podwyższonej. Czyli, przypomnę, że od nowego roku to będzie ponad 4000. To rozumiem, że to leży w gestii samorządów. W takim razie, czy w każdej szkole będzie psycholog? Tak mam to rozumieć. O to muszą zadbać samorządy. Znaczy, tak? Są na to jakby pieniądze w subwencji. To nie, co do tego, czyli to samorządy jest, muszą o to natomiast zadbać. Natomiast jest kwestia tego, żeby teraz przy podniesionej już płacy dla nauczyciela może znajdzie się więcej psychologów. Ale to jest również na przykład być może trzeba zaproponować zmianę ustawy o zawodzie, znaczy ustawę o zawodzie psychologa, tak żeby było bardzo jasno określone, kto tą funkcję może pełnić. I jeszcze jedno pytanie. W umowie koalicyjnej jest zapis, że jednym z priorytetów będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Tak widzę, że pani się już spieszy. 8:30 wiem, że chce pani wyjść, bo wzywają panią ważne obowiązki, ale to jeszcze jedno pytanie zadam o tym odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa. W takim razie dlaczego radna Koalicji Obywatelskiej od niedawna szefowa gabinetu politycznego Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA, trafiła do spółki Skarbu Państwa? Chodzi konkretnie o Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych i nie musiała nawet zdać egzaminu. Czy powiem w ten sposób, nie znam kompetencji tej pani, być może je ma, w związku z tym proponuję pytać Marcina Kierwińskiego. No przepraszam bardzo, ale... Ale czy to nie jest takie klasyczne kolesiostwo? Ale ja, przepraszam bardzo, nie znam sprawy, w związku z tym nie będę komentować, być może jest to osoba o bardzo szerokich kompetencjach i dokładnie powinna tam trafić. Rozumiem, że też nie trafiła do zarządu, tylko rozumiem, że do Rady Nadzorczej, czyli która ma w imieniu, no można powiedzieć, właściciela, właścicielem, jak rozumiem, jest państwo polskie, które reprezentuje rząd, reprezentować interesy w tej spółce. Czy jeszcze jedno pytanie mogę zadać? Panie redaktor, słucham. To ostatnie tylko. Dlaczego pani minister Nowacka odwoła kolejnych 6 kuratorów oświaty? Z przyjemnością informuję, że już 12 kuratorów oświaty zostało odwołanych. Obiecaliśmy, że odwołamy wszystkich 16, którzy byli typowo politycznymi przedstawicielami rządu. I powiem więcej, na ich miejsce są powoływani ludzie ze środowiska apolityczni, na razie jako pełniący obowiązki, ponieważ w ciągu mniej więcej miesiąca będą ogłaszane konkursy, a w ciągu 2 miesięcy powinniśmy mieć już kuratorów, którzy zostaną wybrani w ramach konkursów. Kurator warmińsko-pomorski Krzysztof Marek Nowicki w swoim zwolnieniu dowiedział się ze strony ministerstwa. Rozumiem. Czy to jest właściwy standard zwolnienia? Wszędzie wojewodowie mają jakby obowiązek powiadomić osoby, które są zwalniane i powoływane są nowe pełniące obowiązki o tym, że zostały zwolnione. Natomiast dla mnie nie ulega żadnym wątpliwościom, że nie mogliśmy pozwolić, żeby ani jeden dzień dłużej byli tacy kuratorzy jak pani Barbara Nowak, którzy no naprawdę... Ale ja pytam o standard zwolnienia. Czy taki powinien być standard zwolnienia? Czy nie należy po prostu wcześniej potem powiadomić? Wojewoda wręcza akt odwołania z tej funkcji, natomiast nie mam żadnych też wątpliwości, że najwyższy czas, żebyśmy mieli apolitycznych, wywodzących się ze środowiska nauczycielskiego. Czyli zawinił wojewoda w tym kuratorów, momencie, tak? Którzy są przyjacielami szkoły, a nie Czyli cerberami. Czyli zawinił wojewoda w tym przypadku? Nie wiem, znaczy nie umiem powiedzieć, w jaki sposób był odwołany. Wszędzie z tego, co wiem, ma być po prostu wręczone mu odwołanie każdemu kuratorowi. Dziękuję. 8:32, dwie minuty jeszcze urwałam. Trochę Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, była z nami, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej i posłanka Koalicji Obywatelskiej. Szczęśliwego, pełnego sukcesów 2024 roku. Dobrego dnia życzę. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.